Jak utrzymać dyscyplinę, jak coś wreszcie robić w dyscyplinie? Na przykład od 520 dni codziennie piszę post na Facebooku, ten post też wrzucam na LinkedIna. No i właśnie wiele osób się mnie pyta, jak ja wytrzymuję, jak się nie nudzę takimi właśnie rutynowymi czynnościami. Na przykład chyba już z tego co wiem 220 odcinków podcastu też nagrałem, coś koło tego. Więc jak to działa, dlaczego to tak działa? Po pierwsze, dyscyplina jest najważniejsza, dyscyplina jest wszystkim i jakby moja technika mentalna, dzisiaj nawet to tutaj tłumaczyłem jednej osobie, moja technika mentalna polega na tym, że jakby rozumiem, że w swojej głowie mam ten mój umysł, tą część umysłu, która jest słaba, która chce odpoczywać, która chroni moje zasoby. Mniej więcej nasz mózg, jak często powtarzam, on nie służy do tego nie wiem, żebyś był systematyczny, żebyś był bogaty, żebyś, nie wiem, był szczęśliwy, tylko nasz mózg służy do tego, żebyś przeżył. No i nasz umysł, jak widzi, że już jesteś trochę zmęczony, to dla bezpieczeństwa ci tam odcina. Czyli mówi ci, żebyś już odpoczął, nie? No a bardzo często właśnie w tym momencie musisz jeszcze pracować, no bo musisz dowieść tą dyscyplinę, bo nie ma jakby, nie jest wielkim problemem napisać posty przez 3 dni, biegać przez 3 dni, też 100 tam chyba 10 dzień, czy tam dłuższy, czy no 100 któryś, 107 chyba dzień biegam codziennie. Przynajmniej no biegam i czasami robię reset, gdzieś tam idę na spacer, więc mam tą część umysłu, która wiem, że jest to słabą częścią umysłu, która chce mnie chronić. Ja to nazywam, że to jest taka nasza mama w głowie, która zawsze nam mówiła, że odpocznij, nie idź do szkoły, jesteś chory, przeziębiony i tak dalej. No i ty musisz ten mózg sobie wysłuchać, to jest, na tym polega moja technika mentalna, że po prostu daje mu się wygadać, jakby przysłuchuje się, co mi mówi, jakie ma argumenty, żebym się poddał, żebym dał sobie spokój, że to nie działa, że to już nikt tego nie czyta, to i tak ci nic nie daje, więc ma różne zaklęcia. Ja sobie mówię na zasadzie wygadaj się, a teraz do widzenia i robię to, co mam robić, nie? Czyli w zasadzie pogadaj i tak zrobię swoje. I na tym polega dyscyplina, to mi na przykład bardzo pomaga, czyli po prostu wsłuchuję się w ten głos, chcę go nie tyle zrozumieć, co jakby wiedzieć, że mam rację, że to jest taka słabsza część naszej osobowości i w tym momencie, gdy on się wygada, po prostu zrób to, co masz zrobić. Jeżeli się skupisz na cyfrach, na liczbach, czyli 520 dni piszę codziennie, 200 odcinek podcastu, co raz w tygodniu na przykład nagrywam taki podcast i te cyfry powodują, że właśnie mam taką pewność siebie, że idę we właściwym kierunku, nie? I wiadomo, że jeżeli na przykład chcesz osiągnąć coś na LinkedInie, nie? No to wiadomo, że jedynym sposobem, żeby cokolwiek osiągnąć na LinkedInie, no to jest to, żeby codziennie tam pisać. Powiesz, Mirko, można co 2 dni. Jeżeli jesteś w stanie przez rok, 2, 3 lata pisać co 2 dni, to pisz co 2 dni, jeżeli widzisz w tym jakiś sens, nie? Ale dlatego ja mówię codziennie, że większość ludzi, jak sobie powie, że co 2 dni, to nie jest w stanie utrzymać tej dyscypliny, więc uważam, że lepiej jest utrzymać dyscyplinę właśnie robiąc coś codziennie, czyli powtarzalnie codziennie jest ta walka ze sobą na, nie wiem, napisanych tych 520 postów codziennie. Myślę, że z 480 było pisanych tak, że już padałem na pysk, miałem już dosyć, bo przeważnie to piszę gdzieś tam po webinarze, po jakimś Zoomie, webinarze, po całym dniu pracy, bo ja mam taką zasadę, że jak mówię, że mam wolne, to znaczy, że i tak te wszystkie, te wszystkie elementy dyscypliny muszę wypracować i dopiero wtedy mam wolne, nie? Więc jakby to jest cena, którą ja płacę za to, co mi się chce osiągnąć, kim ja jestem, bo wiem, że jeżeli chociaż troszeczkę sobie odpuszczę, no to po prostu pójdziesz swoim własnym tokiem i ta słaba część twojej osobowości, ta bez dyscypliny, wygra, nie? Więc ja wiem tylko jedno, że albo coś robię codziennie, albo wiem, że to będzie taka droga. No ostatnio podcast mi się gdzieś tam wyświetlił, 2 gości mówią, słuchajcie, dawno już nie mieliśmy takiej przerwy, no i to jest właśnie to, przerwy, później się coś tam, wypracowujesz sobie ten precedens, mózg wie, że można czasami przerwać, się świat nie zawalił, no i się później budzisz po 3 latach, że czegoś nie robisz przez 3 lata. Więc dyscyplina jest wszystkim, wypracowanie sobie dyscypliny, praca nad nią jest najważniejsza, jeżeli na przykład chodzi o social media, o firmę, o biznes, o sport, o zdrowie. Możesz wierzyć w to, że kupisz sobie jakieś pastylki na odchudzanie i że one ci w czymś pomogą. Kupowanie jest o wiele prostsze niż utrzymanie dyscypliny, ale doskonale wiesz, że tylko na przykład codzienne ćwiczenie, jakiś tam konkretny ruch daje ci efekty, więc to mi pomaga, utrzymanie tego, że robię coś codziennie, motywują mnie te cyfry, czyli wynik, jak sobie spoglądam na przykład na podcasty,
i to, że tego jest 200 i wiem, że nigdy nie dałem ciała, czy bym padał na pysk, czy byłem na katamaranie, czy gdzieś tam byłem na odludziu jakimś, zawsze lepiej, gorzej wykonałem swoją pracę. I to mi daje taką pewność siebie. Toż też ktoś fajnie powiedział, że jeżeli umiesz dotrzymać obietnicy danej sobie, że robię coś codziennie, to wtedy stajesz się pewniejszy siebie, nie? I to też buduje twoją pewność siebie. Więc mi w dyscyplinie, w utrzymaniu dyscypliny pomaga to, że po prostu robię coś codziennie. Uważam, że jedynym kluczem do osiągnięcia czegośkolwiek, czy w social mediach, czy w sporcie, to jest właśnie dyscyplina, systematyczność i tak jak ci mówiłem, posłuchaj swojego umysłu. Goggins mi dał taki fajny tip, że jak ta jęczy dupa w tobie się odzywa, to sobie to nagraj na dyktafonie, masz w telefonie dyktafon i powiedz to, co, dlaczego nie chcesz tego zrobić. Pamiętam, że kiedyś tam sobie pomyślałem, że zacznę sobie częściej robić klatkę na crossficie, bo mi te cycki tutaj wiszą. Niezbyt dobrze to wygląda. No i pomyślałem sobie, że będę teraz, jak wchodzę na crossfit, no to będę po prostu systematycznie też gdzieś tam po crossficie, po treningu robił sobie gdzieś tam na ławeczce, czy wyciskał sztangę. No i tak, zaczęła mi wymyślać moja pipa w głowie, nie dzisiaj, patrz, ludzie już przychodzą na kolejny trening, nie masz ręcznika, no i wymówki, nie? A okej, to jutro to zrobię. I ja sobie to po prostu włączyłem dyktafon i sobie to nagrałem, posłuchałem i to rzeczywiście działa, bo ta jęczy dupa we mnie, bo my mamy różne części osobowości. I tak w skrócie, masz wojownika i masz taką pipę życiową, nie? Wojownik to jest ten fighter, który mówi, dobra, już skończyłaś, mam zrobić to, co mam zrobić i to robię. A ten słabsza część osobowości to taka, która, dobra, nie dzisiaj, jutro, odkładanie, prokrastynacja itp. I po prostu zrób to, co masz zrobić, to jest jedyny sposób na prokrastynację. Zrób to, co masz zrobić, zrozum te wszystkie rzeczy, które daje ci mózg, wysłuchaj je i powiedz ok, ale jest robota do zrobienia, więc nie interesują cię emocje, wychodzisz z poziomu emocji, to też mi bardzo pomaga, że takie moje powiedzenie, które gdzieś tam usłyszałem w internecie, emocje nie istnieją, że dla mnie nie są poważne, liczy się cyfra, liczy się postęp, liczy się konkret. Emocje są dla dziewczyn, nie, żartuję oczywiście, ale emocje są dla ludzi, którzy je lubią, którzy wolą zamiast mieć efekty, to wolą przeżywać dramaturgię swojego życia, ja wolę mieć efekty. Zapraszam Cię do kolejnych odcinków mojego vloga, trzymaj się, subskrybuj, wyślij swoim znajomym, którzy nie mają, mają problemy z dyscypliną. Idę na zakupy, trzymaj się, cześć.